Siemaneczko, moi drodzy, witam was kochani serdecznie w trzecim odcinku z Euro Truck Simulatora 2, w którym zaczynamy od zera do milionera. Ja jestem Yuken i pokażę wam, co będę dzisiaj robił, aby rozwijać swoją firmę, aby rozwijać swoje umiejętności i ogólnie zarabiać oczywiście szybko pieniądze w Euro Trucku. Także zapraszam cię, drogi widzu, do oglądania. Trzeci odcinek, a mamy już drugi poziom, ale to tak jak mówiłem, idzie to na początku bardzo fajnie, bardzo szybko. Gramy oczywiście z promocem. O, może weźmiemy sobie zlecenie. Niby nie jest duże, ale tu jest to Volvo fajne FH22. Ono oczywiście jest z moda, także jak widać na szybkich zleceniach też te trasy są dostępne, chociaż ja bym wolał coś, no nie no, 39 tysięcy, no jest ewidentnie najdroższe zlecenie na tym dystansie, jakie mamy. Wziąłem delikatny ładunek i ładunek o wysokiej wartości o jedno oczko sobie w poprzednim odcinku levelowałem, no bo levelowałem z zerowego konta na drugi level. Mamy niestety noc, no ale nic z tym nie zrobimy. Zobaczmy. Aha, bo to tak, ja cały czas zapominam, że to są szybkie zlecenia, no to od razu mamy przygotowaną już naczepę. Bo wiecie, jeździłem w poprzedniej całej, można powiedzieć, serii. To gdzie tu jest wyjazd? To na wprost? Aż mi się wierzyć nie chce, żeby na wprost tu. Nie, no mi się wydaje, że to się zawracało. Tam jest wyjazd, dobra. Także słuchajcie, moi drodzy, robimy sobie kursik taki do Czech, nie za długi, Volvo FH 2022. Bardzo fajne Volvo, więc polecam wam też ściągnięcie tego moda. Przypuszczam, że jak już przyjdzie czas na zakup własnego auta, to je zdecydowanie sobie kupię. Nadal jedziemy, jak widzicie, no, w zimie. Nie ma co, moi drodzy, zima musi być. Znowu wjedziemy ciągniki rolnicze. Skręć w prawo. Patrzcie w ogóle, jak to jest tu fajnie zrobione. Dobra, wjeżdżamy tym Volvo. Migaczami na przykład. Bardzo mi się ten kokpit podoba. Także no to jest chyba pierwsze auto, jakie sobie... Jakie ładne ma światła w ogóle. Oczywiście muszę uważać, widzowie, z kwestią mandatów. Musiałem na wszelki wypadek też grę zapisać, ponieważ widzieliście na końcówce ostatniego odcinka mi po prostu Euro Trucka wywaliło i na nowo te poziomy musiałem sobie jakby te rangi zaznaczyć. No ale nic, no czasem tak się dzieje na promocie i bo ja tu większych jakichś problemów nie mam. Czasem tam się troszkę gryzie. No może to być powodem, że wgrałem tego moda. Jeżeli tak się będzie działo, to go po prostu wyłączę, bo i tak nie, jakby no nie korzystam. Jest taki mod łączący po prostu West Balkans DLC z promocem i to może być ten główny powód. No jadę troszkę jak pijany, na trzeźwiutki. Chociaż będzie pewnie znowuż odcinek tej serii. Jazda po promilach pewnie będzie. Nie można mówić, że nie. Wiadomości mi wysyłają, bo wiecie, bank mnie cały czas kusi, żeby tutaj kredyty brać, a ja tam pierdzielę. Żadnych kredytów, jeśli nawet weźmiemy kredyt, to no wtedy, znaczy tak czy siak muszę mieć kasę, żeby powiedzmy, czy to ulepszyć, czy kupić nowy garaż. Może ten w Poznaniu sobie zostawię, aczkolwiek to też bez sensu, żeby... Też nie, miejsc nie będę marnować, bo mam jedno miejsce w tym garażu. Przygotuj się do skrętu w prawo. Więc nie wiem, czy nie zrobię, słuchajcie, tak, że zamiast ulepszać ten garaż, to też tak faktycznie jest, zamiast ulepszać ten garaż, powiedzmy, w Poznaniu, to ja sobie kupię nowy garaż w jakimś tam mieście. Niech będzie na przykład jakieś tam miasto Berlin, czy wiecie, troszkę oddalone. Od razu na 5. Bo to się bardziej opłaca, ale zobaczymy, jak będziemy z kasą stali, bo to też wiecie, no pierwsze inwestycje są zawsze najtrudniejsze, więc to tak nie jest, że ja sobie tutaj przy kozacze i... Gościu! No i wjechał we mnie. Słuchajcie, jadę na zielonym, gościu we mnie wjechał, a ja dostałem mandat. No bardzo, nie, bardzo źle. Tak się nie robi, chłopie, coś ty zrobił. Wjechał we mnie kretyn, a ja dostaję mandat.
Także możemy, słuchajcie, od samego początku tej rozgrywki, levelowania, prosto cieszyć się promocem. Teraz przy okazji jeszcze, jak widzicie, modem zimowym. Także zobaczymy, jak to będzie wszystko się toczyło, jeśli chodzi o ten rozwój mojej firmy. To jest chyba trzeci mój kurs. Więc to jest tak mniej więcej, jak właśnie wam mówiłem, że do 10 levelu to wygląda tak, że robicie po tym jednym kursie i wam wbija po jednym levelu. Teraz pewnie, jeśli wbijemy ten level, zobaczymy, czy wbijemy. Czasem wiecie, nakłada, nie? Ale jeśli wbijemy ten level trzeci, to kolejną zdolność, jaką sobie na pewno będę chciał tutaj ulepszyć, no to będzie o jedno oczko długodystansowca, nie? Bo ten ładunek o wysokiej wartości i delikatny ładunek jest dla mnie bardzo ważny, wiadomo, że to, co wieziemy, no to chyba oba się kwalifikują do tego, aczkolwiek powiem wam szczerze, przy wybieraniu zlecenia nie patrzyłem, jakie są warunki. Jakoś tak się skupiłem na wzięciu zlecenia i nie spojrzałem. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Natomiast jednego długodystansowca wezmę i jakby ktoś z was pytał, dlaczego? Bo to jest to, słuchajcie, o czym wam mówiłem też i w poradnikach, że tak naprawdę ten długodystansowiec oczywiście jest bardzo ważny, żeby mieć dłuższy dystans, wiadomo, masz więcej kasy, więcej expa. Szczególnie przy levelowaniu to ma znaczenie. Natomiast, moi drodzy, też jest sprawa taka, że zależy, ile ty masz czasu, aby na tego Eurotracka poświęcić, bo no, moim takim skromnym zdaniem robienie save'a i siadanie do Eurotracka następnego dnia jest troszeczkę bez sensu. Niewiele brakowało. Szkodnik jest. Także jest troszeczkę bez sensu, bo to gdzieś tam się tą wenę traci. Ja zazwyczaj jestem takim zwolennikiem, że jak już robię trasę, to już za jednym takim, jedną trasą, tak? Jedna trasa i tyle. Tu niestety jedziemy w nocy, no dla jednych to może być wadą tego moda śnieżnego, że się robi szybko ciemno. A dla mnie to z pewnością jest też zaleta, że to jest taki większy, wiecie, realizm. Nie będziemy wyprzedzali, bo zaraz mamy skręcać. Odkrywamy oczywiście mapę Polski. Będę starał się zawsze brać takie trasy, żeby tej serii przynajmniej, tak? Na tym tutaj profilu. Przygotuj się do skrętu w lewo. To będę, słuchajcie, starał się brać takie trasy, ażeby każda kolejna trasa odkrywała mapę. Skręć w lewo. Mówiąc najbardziej wprost. Żeby jednak coś tam się... No, ziomek, jak już mnie puszczasz, to dobra, dzięki, tylko tak dziwnie trochę się zatrzymałeś. Jak właśnie wam też mówiłem, no widzicie, to będzie to też seria z części poradnikowa, nie? Jak macie problem z wyjazdem, bo jest duży ruch, to, moi drodzy, tak właśnie się delikatnie, delikatnie wysuwacie, aż w końcu się lokalsi zatrzymują i was puszczają. Możecie wyjechać. Tylko warto mieć przy tym włączony migacz, bo jakoś to tak, nie wiem, zauważyłem, że jak masz migacz, to działa. Ten migacz ma jakieś tam swoje plusy. Wam powiem w ogóle, że jak teraz zacząłem tą serię z Farming Simulator, bo stwierdziłem, że zacznę się bawić w rolnika, też tam rozwijać od zera. Bo że jeśli chodzi o Farming Simulator, to pierwszy odcinek to jest naprawdę moja pierwsza styczność z tym. Ja nawet poza grą nie miałem z tym nigdy styczności. No i powiem wam, że tak nauczony w tym Eurotracku tej jazdy, tej klawiszologii, tak się nie mogłem odnaleźć, też widać na odcinku. Ale poustawiałem sobie wszystko tak samo, jeśli chodzi o sterowanie jak w Eurotracku. Ja jakby wiecie, jak już mam pewien schemat klawiszy, skrótów klawiszowych ustawiony, to staram się, żeby wszędzie one były takie same. Jeżeli to jest oczywiście możliwe, nie? Oj! Ale by było, bym mandat dostał. Także dużo tutaj fajnych rzeczy.
może nie będę tych zdarzeń drogowych włączał i nie wiadomo ile. Może w następnym odcinku, widzowie, sobie to włączymy, bo też będziecie mogli jakieś pociągi, inne rzeczy podziwiać, bo faktycznie jak się to włączy, to zupełnie inaczej to wygląda. A tu się dzieje. Ktoś pozderzał chyba. Widzicie, wyłączyłem ten ogromny ruch uliczny, dałem taki bardziej realistyczny, taki jak zazwyczaj jest dzięki temu modowi. Bo też się jechać nie dało przy takich korkach, ale będziemy oczywiście zmieniali. Było pytanie, po ciemku gościu sobie, co oni tu robią? Po ciemku sobie zdjęcia, czekajcie, może się załapię na zdjęcie. Halo, siema! Siema, Gostek, no co mi zdjęcia robisz? No dawaj, 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 ciągniki wiozę, no, ara. Także słuchajcie, będziemy oczywiście to zmieniali w różnych odcinkach w zależności od sytuacji. Ja też chcę tutaj wyzwania. No na pewno do levelowania konta i do nietracenia kasy to musiałbym nie dostawać mandatów. Nie? No z tym to mam problem. Bo jak widzicie, czasem jest drobnostka. To nawet nie dlatego, że jakby no tylko jeżdżę szaleńczo, bo to nie do końca. Bo ja rozumiem, jak zasłużę na to, ale jak widzicie, są takie sytuacje, że gościu w ciebie wjeżdża i ty dostajesz jeszcze mandat, nie? Nie mówię też właśnie o takich sytuacjach jak tutaj, że no 60 tutaj jechać, no jest troszkę ciężko. Tu chłopy, słuchajcie, grabiły chyba, śnieg grabiły w środku nocy, nie wiem po co, ale grabili. Nie wiem, czy widzieliście. Ale teraz w nocy widać, na przykład w lusterkach, widzowie, to widać, jak te... Nie no, nie mówcie, że to jest 30, no kto normalny tu 30 na godzinę postawił. Jak te są między pasami te takie, wiecie, różne takie kopki, żeby po prostu jak najeżdżasz, żeby nie zasnąć, nie, żeby ci tam stukało. I one też w nocy świecą i tu na przykład było widać, jak auto jechało bliżej mnie. To widziałem, jak ładnie one świecą. Prosto. To właśnie dopiero w nocy, czyli też pokazuje to, że ten Poland Rebuilding z promocją jest naprawdę fajnie opracowane. Zobaczcie, tam w domu jest jakaś chałupa, się normalnie świecą światła w tej chacie, nie? Bo to tam, że stacja benzynowa się świeci, no to nie jest nic jakby nowego. Właśnie a propos stacji benzynowej, jak my z paliwem stoimy. Dobra, mamy. Nie moja ciężarówka to. Nie będę tutaj dbał. Tutaj też tak na upartego, o, bo możemy też tak zrobić i to też jest według mnie fajne, dlatego że właśnie mamy GPS-ka w tym. Mamy GPS-ka w tym, w tej nawigacji fabrycznej od Volvo, więc myślę, że tutaj ten hub nam nie jest na tyle potrzebny. Bardziej, że wszystkie informacje mamy na górze, jak widzicie. Nie umiem jeździć kompletnie bez huba. Ale jak zacząłem właśnie jeździć na tym, to jest mod ściągnięty ze Steama, jak zacząłem na nim jeździć, to się tak przyzwyczaiłem, że no już inaczej jeździć nie umiem. Gdzie my wjeżdżamy? Wrocław. Aha. To już połowa drogi za nami, widzowie, bo do Czech, do Pragi jedziemy. No jedź ty. No tylko chyba Volvo ma minus, bo takie trąbitko ma trochę ciche. Powiedział nieciężarówkowe. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. O, tam widzę Sky Tower się chyba świeci. My lecimy na Pragę. Zjedź z ronda. Oczywiście, jakby ktoś pytał, no nie mogę się doczekać, aż sobie swoją pierwszą ciężarówkę kupię na tym profilu, no bo to zawsze jest radość. Wiadomo, no pierwsza ciężarówka, no nie będę, wiecie, mówił, że takie rzeczy mnie nie kręcą, ale zobaczymy, na którym levelu ja tak naprawdę kupię dla siebie pierwszą ciężarówkę. Trzymaj się lewej strony. To będą gdzieś decyzje... Dalej prosto. Które będą... Prosto. Części... Prosto, no prosto to prosto. Części one będą, widzowie, spontaniczne. Powiem wam szczerze. Ale na pewno nie będzie to szybciej jak na tamtym kącie. Tam... Chociaż może, spróbujemy.
na tamtym koncie, jeśli dobrze pamiętam, to na 15 levelu kupowałem swoją pierwszą ciężarówkę. To było spoko, nie? Bo zainwestowałem w pracowników, w ich rozwój, dobrze ich tam szkoliłem. I też myślę, żeby politykę treningową pracowników, jeśli będę ich zatrudniał, przejdziemy do tego, jak przyjdzie czas na pracowników, ale wstępnie myślę, że polityka treningowa na pracowników będzie bardzo podobna, jak ja sobie obrałem. Więc najpierw ładunki o wysokiej wartości i delikatne ładunki, a później długodystansowiec. To oczywiście tak jakby no, oczku będę, będzie dużo pracy z pilnowaniem tego, ale zobaczymy. Ja sobie zrobię test, to już przekonacie się w następnym odcinku, bo pytanie, czy nam się uda ten level wbić. Jakby ciężko jest mi wyliczyć, ile expa dostaniemy za kurs. Myślę, że mogłoby to być napisane przy przyjmowaniu zlecenia. Myślę, że ta informacja by nikogo, wiecie, nikomu w oczy nie raziła, to by było na pewno fajne info dla osób, które właśnie początku liczą ten exp. Dobra, jedziemy stówką, jedziemy w miarę realistycznie, żeby mi nikt nie mówił, że zapierdzielam. Ostatnio się troszeczkę zdarzyło, no ale no, inna sytuacja, bo były korki i trzeba było nadrobić. O, lotnisko mamy, słuchajcie, po prawej stronie. Zobaczcie, jak jest ładnie zrobione. Ja tutaj oczywiście muszę uważać na drogę, a nie na lotnisko się gapić, ale jest super, oj. My prosto lecimy. Na tempomacie teraz ja tego się. Nie lubię oczywiście jeździć na tempomacie. Teraz pod odcinek tam sobie pozwoliłem, ale nie lubię, bo wiecie co, dla mnie jazda na tempomacie, no to jest takie kurczę, no jeszcze jakby samochód sam za ciebie miał jechać, no to zasnąć można. Nie jest dla mnie, wiecie, żadna tutaj jakby radość, nie, że masz tempomat ustawiony. Czasem się on oczywiście przydaje, nie powiem, że nie, dlatego tak jak teraz go zastosowałem. Oj, na przykład teraz to trzeba tych panów wyprzedzić, bo oni coś tutaj jakoś przesadzają, 80 na autostradzie. Panowie strażacy, halo. Jak wy tak do pożaru jedziecie 80 na godzinę, no to ja współczuję tym ludziom. Rozumiem, że ślisko, bo śnieg spada, ale no jest odśnieżona autostrada, ładnie, pięknie zrobione. O, zobaczcie, jakie ładne duje. Tutaj widoczność, oj, tu jest 80. To tu normalne 80 postawię. No szybki kursik to będzie raczej. Płocko, to tutaj jeszcze w ogóle nie byłem nawet odkąd Promocsa. Przypuszczam, widzowie, że tą drogą jeszcze nie jechałem, nawet jak Promocsa zainstalowałem na tamtym koncie. To jest pierwszy raz będę widział tą drogę. Bardzo fajnie, naprawdę. A ten po co wjechał na lewy pas, jak się pas kończy? Ale dziwne. Dziwne zachowanie czasami tych modów. O, widzicie, tu ładnie lampki mrugają, jak się pas kończy. Trzymaj się prawej strony. Dobrze, Iwonko, dobrze. Chociaż jest firmowe paliwo, to aż mnie kusi, żeby tam odkryć to Kłodzko, no ale powiedzmy, że już wiecie, obiecałem sobie, że jakoś na odcinkach nie będę za dużo tutaj przedłużał tych tras. Ale jest to, widzowie, sposób. Jest to sposób na odkrywanie mapy, w sensie chodzi mi przede wszystkim o strony, a następnie jedź dalej prosto. Jakichś ewentualnych dealerów ciężarówek czy czegoś. Jedź oj, prosto. Trochę się wkopałem. Co ja zrobiłem? Dobra, trudno. Chciałem tylko kulturalnie wyprzedzić, ale mi trochę nie wyszło, bo nie widziałem, że tam jest znak drogowy na środku. Trzymaj się lewej strony. Dobra, w środku nocy nikt nie widział. Widzowie, wy nie widzieliście. Orlen, widzicie, jakby ktoś miał wątpliwości? Są Orleny, ten akurat jest w budowie.
albo z górki, no co poradzę, widzowie. Tu oczywiście weszła po aktualizacji Eurotracka taka funkcja, że jak na przykład jedziecie na długich, ja nie mam jej włączonej chyba, zresztą możemy sprawdzić, ale chyba nie. Chyba jej nie włączałem. Że jak jedziecie na długich, na przykład jedzie wam auto z naprzeciwka, to automatycznie wam się same długie będą wyłączały. Przejedzie, ale spróbujmy. Widzicie? Nie mam. Nie mam, bo to ja wyłączyłem. Także nie mam tej opcji włączonej. Ale to chyba właśnie mnie wkurzała ta. Ojej, 70 znowu. No dobra, zwalniamy, żeby mandatu nie dostać. Nie stać nas na mandaty, widzowie, niestety. Dopiero 50 tysięcy na koncie. W tym kursie będzie 80. Więc trzeba koniecznie, żeby te zlecenia były droższe, koniecznie musimy długodystansowo w jedno oczko dobrać. Musimy, bo wtedy będziemy na przykład kursy robili na przykład na te 1000 km. Będzie spoko, nie? Już więcej expa będzie. W sumie tutaj z tym się troszeczkę pośpieszyłem, bo mogłem o jedno oczko dać długodystansowca, ale wiecie, to jakby nie ma tragedii. Ja tego długodystansowca też nie robię, bo nie chcę na przykład takich długich tras, nie? Tutaj na razie... Jedź prosto. Mówię, raz na jakiś czas dłuższa trasa spoko, no, ale pod odcinki akurat nie chcę jakichś tam długich tras robić. By ten odcinek nie wiadomo też ile nie trwał. To nie zmienia faktu, że będą takie wyzwania, jak robię znowu jakąś długą trasę, bo mi się wszystko odblokuje, to i pewnie, że zrobię swoją pierwszą ciężarówką już własną, to pewnie, że zrobię na 4 koła trasę, czy na 5 koła trasę. Zobaczymy, co się tutaj nam trafi. Ale słabiutkie jest to Volvo. No nie moje, no bo pracodawcy zawsze... Zresztą, co się dziwić, ja dla swoich pracowników też ze słabym silnikiem kupuję. Więc co się dziwić. A hamulce ma dobre. Nie wiem, czy tu są wszystkie informacje na liczniku, które są mi potrzebne. W zasadzie nie widzę za bardzo. Musiałbym się mocno wpatrywać. Chodzi mi oczywiście o pozostały dystans do na baku. Ta informacja mi na przykład dużo daje. O! Czekajcie, bo długie chciałem zgasić. Ta informacja na przykład, ja bardzo lubię mieć tą informację na desce rozdzielczej, żeby pokazywało mi na przykład ile mi zostało kilometrów. To ile mogę zrobić kilometrów na tym baku, który mam, nie? Wtedy wiecie, nie muszę się tam gapić w te, czy jest rezerwa, czy nie, tylko tak sobie jadę. Ale właśnie nie wiem, co z tą symulacją zmęczenia. Chyba jest to oko, które po prostu mi na tym GPS-ie tak jest pokazane. W sumie trudno, żebym się jakoś zmęczył, jak za dużo nie jechałem. Spać też nie ma sensu, bo nie mamy pracowników, wiecie, bo jak już będą pracownicy, to będę szukał, wtedy zmienimy troszkę taktykę, tak? Będziemy tak robili trasę, żeby się przespać, żeby też i nawet w nocy tyle nie jeździć, wiadomo. Będę szukał jak najwięcej pretekstów, widzowie, do przespania się. Wtedy będzie bogać się, kiedy śpisz. Ale póki pracowników nie mamy, no to spanie nie ma większego zastosowania, także... I znowu odkryta jakaś część trasy. I tak będziemy sobie mapę odkrywali. I to myślę, że będzie taka ciekawostka, nie? Dopiero co zacząłem i zobaczymy, jak mi pójdzie odkrywanie tej mapy. Chyba dealera ciężarówek żadnego nie odkryłem, ale one chyba i tak są fabrycznie już. Tak mi się wydaje. Natomiast na razie nie potrzebujemy, nie? Nie, jak już będzie trzeba, to i tak osobiście trzeba kupić, więc to zobaczymy, jak to rozegramy.
przyjdzie co do czego, to się będziemy, widzowie, martwić. Póki co musimy kasę zarabiać. Jak najszybciej tam mieć ten milion pierwszy. Rozpędziłem na 107. No dobra, trochę za szybko. To mi się podoba w tym modzie śnieżnym, tak jak widzicie, to jest naprawdę, nie ma takiej regularności, jeśli chodzi o odśnieżenie drogi, nie? Widzicie, tutaj na przykład wygląda tak, jakby piaskarka tylko środkiem przejechała. To jest dosyć fajne, nie? Że tak nie jest to takie... Nie jest to takie oczywiste. Zresztą no, w świecie realnym no też, no, jak piaskarka przejeżdża, to też nie jest tak oczywiste, jak odśnieży. Jest na przykład duży mróz czy coś. Dobra, fajnie by było w nic nie przydzwonić. Ten mi się schował na martwej strefie, prawie bym go na lewo odbił, to bym go tam mógł lekko tryknąć. No i mamy prawie, że odcinek zakończony. Będzie teraz pytanie, czy i wbije nam level. Jeżeli, moi drodzy, oczywiście znów mi wywali Eurotrucka, na rodzie zjedź drugim zjazdem. W tej samej sytuacji, to już będę miał pewność, że może tego jednego moda jednak sobie wyłączę, nie? Zjedź z ronda. W sensie to łączenie na mapie, bo to się nazywa... Trzymaj się lewej strony, a następnie się ten skręć w lewo. Mod nazywa, no ale to tam widzieliście, jak zaczynaliśmy skręć grę. W lewo. Mówię o tym modzie, który z West Balkans DLC łączy promotca i mam przypuszczenie, że to on może... Oje, zasłonił mi, kurde, światła. No tak ładnie. No dobra, no. Gagatku, musiałeś mi zasłonić. To musiał się teraz obracać przez ciebie. W środku? No tak średnio, nie? Zwykłe Volvo. Zwykłe Volvo. Dobra, jedziemy. Także dostarczyliśmy dostawę. Zobaczmy teraz, gdzie to mamy. Bo z tym promocem to jest czasami trudniej, bo trzeba się domyślić. Przypuszczam, że tu musimy w lewo. Skręć w lewo. Tu akurat Iwona sama mi powiedziała. Dobra. Bo nie zawsze, widzowie, są... Koniec trasy. Teraz jest akurat, ale nie zawsze są, prawda? Tradycyjnie oczywiście robimy, widzowie, parkowanie, które wiem, powie wielu z was, że jest to męczące, no ale warto się tego nauczyć. Mi też to czasem jest męczące, bo gram na klawiaturze, więc no nie jest to tak popsiup, ale warto się moim zdaniem tego nauczyć i na początku te 90 expa no robi robotę, nie? Naprawdę, na początku każdy exp, który wbijasz na początku, ma znaczenie, bo później to tam, wiesz, widzieliście na tym koncie dużym, zrobiłem konwoje tam z Krystianem i Spadką, to ja miałem na to wywalone, bo po prostu tak, mówię, po co, nie? Tam się bardziej mi chodziło o czas, żeby... Ładne jest to Volvo. Podoba mi się i to chyba będzie kandydat do ciężarówki, którą sobie kupimy, bo raczej, chyba że będzie to też ta Scania, którą oczywiście mamy z moda, no to będzie decyzja, ale to już, wiecie, to jeszcze parę odcinków nas do tego czeka. Wiadomo, że cel musi być, trzeba mieć w życiu cel, no po to jadę, żeby ten cel zrealizować. Czekajcie, bo ja tu źle trochę kręcę, ale jest szansa, że się uda za pierwszym razem. Jak czegoś nie spierdzielę. Jest szansa. Pora. Dobra, zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądało, bo kasy, ile dostaniemy, to my wiemy doskonale, bardzo dobrze, trzeci raz doskonale. U tego expa 500 dostaliśmy, a potrzebujemy do poziomu... No, potrzebowaliśmy 700 expa. Zabrakło nam 140 expa. Trochę więcej. No trudno. No dobra, to będzie jeszcze jeden kurs. No to w takim razie, jak widzicie, to się sumuje. No czyli wbijemy od razu czwarty level w czwartym odcinku. No tak to się zrobi. A ja wybiorę
dłuższe wtedy zlecenie i tyle. 91 tysięcy mamy, zobaczcie, trzy kursy. Także tutaj jakieś oczywiście są oferty, które nas mamią, zobaczcie, że tam... A, specjalne transporty mamy dostępne. No może zrobimy specjalny transport w następnym odcinku. O, pomyślimy, widzowie, bo zobaczymy według kasy, jak to będzie wyglądać. Tymczasem się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie. Będzie mi, drogi widzu, miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No i do zobaczenia w czwartym odcinku. Do następnego. Trzymaj się. Cześć.